Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu tutaj na kanale. Spotykamy się w tej pięknej tutaj grocie. Jest przepiękna pogoda, więc właśnie witam Was, kochani, z tego pięknego oto miejsca. Dzisiejsze nagranie będzie dotyczyło przyszłości Polski, tego też, co było właśnie zapowiadane już od dawien dawna, a co dotyczy właśnie, kochani, pięknej przyszłości naszego kraju, więc zachęcam do tego, żebyście zostali do samego końca, żebyście wysłuchali tego wszystkiego, co mam Wam tutaj dzisiaj do przekazania. Jest to, kochani, niezwykle, niezwykle ważne. Ale oczywiście na początku, kochani, proszę, żeby każdy z Was wpisał to bardzo ważne słowo w komentarzu. Proszę, wpiszcie słowo miłość w komentarzu i gdy będziecie je wpisywać, to poczujcie, jak ta miłość od Was wypływa. I płynie do tych wszystkich osób, które cierpią, które zostały dotknięte przez różne kataklizmy, przez różne działania wojenne, jak również do tych osób, żeby ta miłość popłynęła, które są daleko od Boga, które szukają tej właściwej ścieżki życia. Bardzo, bardzo Was, kochani, proszę tutaj o uczestnictwo, o to, żebyście wpisali to słowo miłość i poczuli, jak ona dosłownie wypływa od Was do tych wszystkich osób potrzebujących. W dzisiejszym nagraniu chciałbym zacytować Wam fragment, kochani. Będzie to druga część bardzo ciekawego materiału. Jest to książka Andy'ego Collinsa dotycząca przyszłości Polski, przepowiednie dla Polski, proroctwa, wizje, objawienia. I dzisiaj mam dla Was trzy takie krótkie orędzia, krótkie, nie krótkie. One kawałek, czyli no tutaj zajmują dokładnie dwie strony, no dwie i pół w sumie. I pochodzą od polskiej mistyczki, kochani, Anny z Warszawy, która doznawała tutaj objawień prywatnych od 1967 roku aż do jej śmierci, do 2007 roku. Więc warto wysłuchać całości, kochani. Jest to druga część, ostatnia, więc proszę, żebyście tutaj zostali. I pierwszy zbiór, tylko przypomnę, objawień ukazał się pod tytułem Pozwólcie się ogarnąć miłości. I tutaj mam właśnie przygotowany materiał dla Was. Oczywiście, kochani, na początku chcę prosić Was, kochani, o dalsze wsparcie organizacji pomocy humanitarnej, czy też po prostu wsparcie kanału. Sami wiecie, jak działam od wielu lat, ile pomagam też innym, ale też bardzo potrzebuję, kochani, Waszego wsparcia, Waszego kazania tutaj dalszego serca. Dziękuję Wam z całego serca za to, co kiedyś robiliście, ile wsparliście te różne akcje pomocowe, gdzie jeździliśmy na Ukrainę i to wielokrotnie, gdzie w ostatnich miesiącach wysyłaliśmy pomoc dla dzieci z Afryki. Naprawdę ta Wasza pomoc jest, kochani, nieoceniona i wielkie, wielkie Bóg zapłać, ale proszę bardzo tutaj o dalsze wsparcie, o to, żebyście wspierali tutaj to dzieło dalej. Więc bardzo, bardzo Was o to, kochani, proszę. Na końcu nagrania tutaj będzie informacja, jak można pomóc, jak można wesprzeć, kochani, to dzieło. Więc zaczynam orędzie z 19 marca 1983 roku. Tutaj cytuję. Wiedz, że Izrael zachowywał w szacunku na piśmie i na ustach słowa i nakazy moje, ale ich niech zachowywał w sercu i sumienie swoje zatwardził. Zamknęli wśród kapłanów i uczonych w piśmie to, co miało stać się treścią ich życia. Wzywałam, by naśladowali mnie, skoro za lud mój się uważają, a oni pragnęli mieć we mnie zapewnione zwycięstwo, władzę, sławę, bogactwo i wywyższenie ponad inne narody. Wszystko chcieli tutaj mieć, a ja tym miałem być, który im spełni ich nędzne, pełne żądzy i chciwości oczekiwania. Dawali mi rytuał, próżne gesty i słowa puste, a sercem lgnęli do zagarnięcia całego świata i używania go w imię moje. Czy wy, Polacy, powtórzycie ten błąd? Abyście pokusy nie mieli inną niż Izraela. Drogą was wiodę poprzez nędzę i nieszczęścia tej ziemi. Pragnę wzbudzić waszą tęsknotę i pożądanie gorące moich dóbr.
prawdziwych, sycących i dobrych. I tu jest, kochani, drugie orędzie. Będą jeszcze dwa takie krótkie, ale tutaj będzie dłuższy materiał. Zachęcam Was, żebyście teraz wysłuchali, kochani. I jeszcze zostawię kawałek na inne nagranie, ponieważ tutaj nie... Tak, jeszcze będzie 89 rok i 87, ale słuchajcie, bardzo Was proszę, żebyście teraz wysłuchali tego dłuższego, bardzo treściwego orędzia. Proszę, polubcie to nagranie. Polubcie to, kochani, nagranie, więcej osób będzie mogło je zobaczyć. Wystarczy tylko kliknąć tego kciuka w górę pod nagraniem właśnie. Orędzie z 1 maja 83 roku. Wasze powszechne nawrócenie się na moją drogę nastąpi wtedy, kiedy stanie przed Wami groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla Was i wspólnej Waszego bytu narodowego. Wobec takiej grozy, która zawiśnie nad światem, zjednoczycie się i zwrócicie Wasze serca ku mnie jako jedynej Waszej obronie i tarczy. Moja matka stanie w tym czasie się rzeczywistą królową narodu polskiego. Wtedy, gdy dookoła Was ginąć będą i rozpadać się kraje o wiele od Was bogatsze i potężniejsze, kiedy śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony Waszych braci w jednej sekundzie, bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej. Wtedy lęk i życie stłumi wszelkie inne pragnienia. Nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie nastąpi przemiana duchowa. Te kraje, które wierzyły mi i uznawały mnie swym Panem, zwrócą się ku mnie i skupią swoją ufność i wierność wokół mojego krzyża. Inne, które praktycznie odrzuciły mnie, bo od dawna byłem dla nich tylko symbolem i wspomnieniem, pozostaną w swojej agonii same i nie znajdą oparcia. Tam zapanuje chaos, panika i zbiorowe szaleństwo. Jedni przez drugich i przeciw drugim będą dążyć do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Tak stanie się w krajach, którym zazdrościcie mojej opieki. Zobaczycie też, jak bogactwo i poczucie siły zniszczyły odporność społeczeństw, a podkopując z dawna i planowo moje prawa, rządy zgotowały zgubę własnym ludom. Wtedy zobaczysz i przekonasz się, Anno, czy miałaś rację, wątpiąc w swój naród. Bo ja wierzę w waszą głęboko ukrytą wierność moim słowom, która ujawni się, gdy zamrą niskie emocje i pożądania. Dam wam moją pomoc w osobie papieża. Mój syn Jan Paweł II ufa mi i rozumie mnie. On was przygotuje. Teraz szykuje ziarno na zasiew. Przygotowuje was sobie. I to, kochani, było, tak przypomnę, orędzie z 1 maja 83 roku. I jeszcze przytoczę tutaj fragment z tych objawień Anny. Ja wam, kochani, bardzo dziękuję za wysłuchanie i bardzo was proszę tutaj, kochani, o dalsze wsparcie tej mojej działalności, która, kochani, jest niezwykle tutaj ważna. Czy też wsparcie po prostu kanału, czy też wsparcie tej właśnie bardzo ważnej, kochani, organizacji pomocy humanitarnej. W karcie końcowej będzie informacja, jak można pomóc, jak również w opisie tego nagrania. Ja wam, kochani, dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.